Da się. Pauzuję. Czy widzicie wszystko? Tak. Ok, to jeszcze sekundkę sobie tutaj zmienię coś. Ok. Także cześć jeszcze raz wszystkim. Dzisiaj będę Wam chciał trochę powiedzieć na temat biologii syntetycznej, a mianowicie na temat programowania mikroorganizmów. Jako że jestem mikrobiologiem, obecnie realizuję doktorat w Zakładzie Mikrobiologii Laboratorium Biologii Molekularnej i Mikroorganizmów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. No tak też dzisiaj właśnie o tym troszkę porozmawiamy. Będzie to wykład taki bardziej popularno-naukowy. Mam nadzieję, że każdy z Was coś fajnego będzie mógł w stanie z tego wykładu wyciągnąć. Wiem, że nie wszyscy jesteście jakby związani typowo z biologią, dlatego też myślę, że coś fajnego się dzisiaj dowiemy. I tak jeszcze kilka słów o sobie. Tak jak powiedziałem, doktorat robię obecnie na Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Staż realizowałem m.in. w SynMikro. Jest to konsorcjum Maxa Plancka w Marburgu oraz Uniwersytetu, również w Marburgu, które tworzą jakby grupę ludzi, która chce i również działa właśnie w SynMikro, czyli w biologii syntetycznej. Tak więc zacznijmy sobie może od kilku cytatów. Czym tak naprawdę jest biologia syntetyczna oraz dlaczego jakby chcemy o niej rozmawiać, ze względu na to, że jest to bardzo ciekawy temat, a jakby nie było, żyjemy w ciekawych czasach, w zasadzie w najciekawszych czasach, myślę, jakich było człowiekowi żyć. I tak pierwszy cytat to: biologia syntetyczna jest jedną z najbardziej obiecujących gałęzi obecnej nauki. Biologia syntetyczna ma potencjał, by doprowadzić do wzrostu gospodarczego. Jest to cytat Davida Willetsa, ministra nauki Wielkiej Brytanii. Inny z cytatów, który wskazuje również, że biologia syntetyczna ma potencjał na przyszłość, to innowacje typu SynBio mogą potencjalnie pomóc rozwiązać kryzys energetyczny i odbudować środowisko poprzez oczyszczanie wody, gleby i powietrza. To powiedział René Cho z Columbia University. Z drugiej strony jednak, co jeszcze bardziej potęguje to, że żyjemy w jakże ciekawych czasach, to słowa profesora Harvardu, George'a Church'a, o którym będę tutaj jeszcze kilkakrotnie wspominał. Mówi, że każdy, kto zajmuje się biologią syntetyczną, powinien posiadać licencję, również amatorzy. Powiecie, że brzmi to jak posiadanie prawa jazdy, tak? Jednak jako amatorzy powinniśmy również posiadać tego typu licencję. Wynika to z tego, że obecnie rozwija się coraz bardziej tak zwany nurt do it biology, gdzie samemu próbujemy ogólnie w swoim własnym zaciszu domowym tworzyć różnego rodzaju systemy biologiczne. Głównie w Stanach Zjednoczonych można zamawiać jakieś podstawowe kity do CRISPR-Cas, o którym też będę później mówił, i różnego rodzaju rzeczy wykonywać. Tak więc zaczynając dalej, biologię możemy podzielić na analityczną i syntetyczną. Analityczna to ta tak naprawdę, o której słyszycie od przedszkola, można powiedzieć, gdzie staramy się skupiać na jakichś danych hipotezach, stawiamy jakieś hipotezy, dążymy do opracowywania różnego rodzaju paradygmatów, ale finalnie jest to coś, co nie jest do końca przewidywalne. Także powiedzmy, że nie jest to najlepsza technika, jeżeli chcemy osiągnąć coś, co nie wiemy, jak dokładnie funkcjonuje. I tak biologia syntetyczna, ona jakby nie opiera się na żadnych paradygmatach, ona próbuje, jakby jest w stanie zadawać więcej pytań, tutaj możemy z tego wyciągnąć dużo więcej, bo próbujemy odtworzyć coś, co tak naprawdę nigdy nawet nie istniało. I na tej biologii syntetycznej dzisiaj będę chciał się skupić trochę bardziej. Ale tak zacznijmy troszkę, powiedzmy, takie prowadzenie z samego kalendarium biologii syntetycznej. W zasadzie jej początki rozpoczynają się już w XIX wieku. Jest to w 1828 roku. Wtedy to Friedrich Wöhler jako pierwszy syntezował mocznik, czyli substancję biogenną, która na pierwszy rzut oka raczej nie powinna być, nie powinniśmy w stanie jej syntezować w sposób sztuczny, jednak temuż to chemikowi to się udało. Dalej to 1860 rok, tutaj już bezpośrednio mówimy o jakby zastosowaniu czy tam jakichś próbach syntezy jakichś systemów syntetycznych związanych z biologią. Są to pęcherzyki o półprzepuszczalnych błonach, które jakby wytworzył Moritz Traub. Następnie, to jest już jakby czasem nam coraz bliższe, czyli 1910 rok, pierwsze użycie wyrażenia biologia syntetyczna w swojej pracy przez Stevena Ledeuse, który następnie jeszcze to rozwinął w 1912 roku. Idąc dalej, to już takie czasy naprawdę, no, jak najbliższe, 1978 rok,
Tutaj mówimy o Wacławie Szybalskim, który niezależnie, nie znając terminu, który zaproponował wcześniej Ledius, wprowadza w czasopiśmie GIN, niezależnie właśnie pojęcie biologii syntetycznej. Pana Wacława, który w zasadzie jeszcze, można powiedzieć, nieczynnie działa, ale jeszcze żyje i dalej ma jakieś swoje stanowisko i zdanie na temat biologii syntetycznej i można o nim usłyszeć. Możecie zobaczyć po prawej stronie. I pan Wacław jakby wzorował się i jakby swoje zdanie na temat i ukucie tego terminu opracował na podstawie informacji, które uzyskał po przeczytaniu informacji na temat pierwszych modyfikowanych syntetycznie mikroorganizmów, bakterii Escherichia coli, które były w stanie produkować somatostatynę i insulinę. Było to w 1976 i 1979 roku. Już tak nie przynudzając może o samych datach, powiedzmy teraz sobie coś bardziej ciekawego. Myślę, że jako, że wspomniałem o Escherichia coli produkującej insulinę, kilka słów na ten temat, bo jest to wątek dosyć ciekawy. A więc sama insulina, jak dobrze wiecie, jest białkiem, które obniża i w zasadzie reguluje poziom glukozy w naszym organizmie. I tak naprawdę, jeżeli żyliście przed 1921 roku i dostaliście informację od lekarza, że no niestety macie cukrzycę, no to w zasadzie zostawało wam kilka miesięcy życia, bo musieliście zredukować swój podaż kaloryczny do 410 kilokalorii, co tak naprawdę no, wiązało się dalej z śmiercią. Od 1921 roku można już było pozyskiwać tą insulinę bezpośrednio z trzustki czy też trzustek, głównie krów, jednak no, pozyskanie niewielkiej ilości wymagało zabicie wielkiej ilości zwierząt, co też nie było zbyt humanitarne, było drogie, kosztowne i dodatkowo tego typu białko było bardzo zanieczyszczone. Na szczęście w 1982 roku właśnie inżynieria genetyczna przynosi nam rozwiązanie. Escherichia coli może produkować insulinę, która jest czystsza, tańsza i lepsza ogólnie w uzyskiwaniu. Teraz pewnie powiecie, że okej, będę teraz mówił wam o biologii, przepraszam, o inżynierii genetycznej, czy też o biotechnologii, a nie o biologii syntetycznej. Jednak tak naprawdę biologia syntetyczna to jest połączenie wielu różnych dziedzin, właśnie między innymi biologii, biotechnologii i też inżynierii genetycznej, na której to głównie się opiera, ale mamy tutaj jakby podstawy też inżynierii, sama stricte biologia bierze tutaj udział, mamy matematykę, bioinformatykę, która się coraz bardziej rozwija. No i właśnie tak jak powiedziałem, wszystko to razem daje nam biologię syntetyczną. I biologia syntetyczna tak naprawdę powinna być standardowa, modułowa i rozdzielna. I o czym tak naprawdę chcę tutaj powiedzieć? Standardowa, czyli każdy powinna być uniwersalna, czyli każdy jakiś moduł, kawałek genu czy cokolwiek, co będziemy brać, powinno być możliwe do zastosowania w różnych kombinacjach, w różnych modelach i tak dalej. Modułowa to właśnie to, co powiedziałem, powinna się składać z modułów, które możemy na przemian zamieniać. A rozdzielna to taka, którą jesteśmy w stanie na przykład dany kawałek wyjąć z jakiegoś, powiedzmy, modułu genetycznego i go zastąpić innym, nie zmieniając przy tym, czy też nie wpływając negatywnie na przykład na dany nasz proces, a tylko go rearanżując. I tak w zasadzie definicji na temat biologii syntetycznej do końca nie ma. Tutaj przytaczam wam dwie. Pierwsza naukowca Huntera, wykorzystanie połączenia inżynierii fizycznej, inżynierii genetycznej do tworzenia nowych, a zatem syntetycznych form życia. Natomiast druga to projektowanie i konstruowanie modułów biologicznych, systemów biologicznych i maszyn biologicznych lub przeprojektowanie istniejących systemów biologicznych do użytecznych celów. I to jest z pracy na Kano i współpracowników. I tak naprawdę teraz, jeżeli mnie zapytacie, jak stworzyć życie na nowo, ja jako biolog molekularny pierwsze, co odpowiem, to stworzyć syntetyczny chromosom, a więc informacja genetyczna, która daje nam dalej organizm, jest podstawowym elementem, który tak naprawdę no jest w stanie nam dać organizm, tak? Więc od tego bym zaczął. I tutaj po prawej stronie możecie zobaczyć mapę genomu Escherichia coli K12. Jest to organizm, z którego tak naprawdę usunięto 15% materiału pierwotnego genetycznego po to, by można było z nim bezproblemowo współpracować, z tym organizmem bezproblemowo współpracować w laboratorium. Nie ma tam różnego rodzaju enzymów, które by przeszkadzały nam na przykład w manipulacjach genetycznych. No ale jak coś takiego możemy zrobić? Tutaj krótkie przypomnienie dosłownie na temat DNA i jego budowy. Jak wiecie, DNA jest zbudowane z rdzenia
z rdzenia cukrowo-fosforanowego, w którego wewnątrz mamy parę zasad, stoguanina, cytozyna, adenina i tymina. No i jak zapytałbym kogoś, pewnie również z Was, czyli z astrobiologów, bardziej związanych z chemią, czyli chemików, pewnie odpowiedź byłaby: zróbmy syntezę. Zróbmy syntetyczny chromosom za pomocą chemii. No niestety tak zwana synteza de novo, którą macie tutaj zaprezentowaną, jakby taki jeden z modeli na rycinie, no nie jest tak naprawdę idealnym narzędziem. To, co możecie zobaczyć tutaj na rycinie, to jest po prostu budowanie oligonukleotydów, czyli takich krótkich kawałków DNA zbudowanych właśnie z różnych aminokwasów w różnej kolejności. Nie będę omawiał dokładnie procesu, jak coś takiego powstaje, jednak tak naprawdę primery, czy też startery, które są używane między innymi w reakcji PCR, o której teraz jest bardzo głośno, czy też jednym z jej wariantów, o której pewnie część z Was dużo wie i też na pewno słyszała, no nie mogą być dłuższe niż 300 par zasad w tej metodzie, uzyskując je po prostu w sposób nowo. Ze względu na ilość błędów, która powstaje właśnie w takiej produkcji, czyli bierzemy jakiś nasz jeden aminokwas, który jest zablokowany, odblokowujemy tą grupą, dołączamy kolejny i tak dalej. Budując taki kawałek, narażamy się na błędy i tak naprawdę nawet przy najlepszych oczyszczeniach jesteśmy w stanie dojść do około, powiedzmy, to jest maks 300 par zasad, w takich już naprawdę, gdybyśmy chcieli zrobić wszystko, co tylko daje nauka na tą chwilę, to jest jakieś 1000 par zasad. No ale tak naprawdę organizmy składają się z setek tysięcy, milionów par zasad, więc nie jesteśmy tego w stanie w ten sposób zrobić. Druga metoda, którą stosujemy głównie w biologii molekularnej, powszechnie jest wykorzystywana na dzień dzisiejszy, jest to składanie, czyli bierzemy sobie małe kawałki i próbujemy złożyć. Teraz na ten temat kilka słów, a w zasadzie może nawet troszkę więcej, na pewno więcej niż do biologii syntetycznej. Po prostu już z przemęczenia chyba dzisiaj troszkę jestem zakręcony, z syntezy de novo. Czyli możemy składać fragmenty za pomocą tak zwanej reakcji polymerase cycling assembly i to jest pierwsza reakcja, czy pierwsza taka metoda, która została wykorzystana do skonstruowania pierwszego syntetycznego organizmu, wirusa, w zasadzie bakteriofaga FIX-174. W tym wypadku bierzemy sobie krótkie fragmenty, czyli właśnie takie pary zasad, o których Wam przed chwilą mówiłem, które mają 50 par zasad. One muszą mieć tak zwane homologiczne końce, czyli miejsca, które są w stanie się nakładać na siebie. Jeżeli dajemy wiele takich reakcji, a na końcu ekstra jeszcze dodajemy primery, te, które są zaznaczone na zielono, jesteśmy w stanie wyprodukować w reakcji PCR dany kawałek materiału genetycznego i w tym wypadku tak właśnie skonstruowano tegoż bakteriofaga. Jednak ze względu na to, że metoda nie jest idealna pod tym kątem, że primery dla osób bardziej wtajemniczonych muszą mieć odpowiednią temperaturę topnienia, właśnie muszą mieć odpowiednią długość, jest to metoda mało idealna i tak naprawdę na dzień dzisiejszy już niewykorzystywana. Druga metoda jest to tak zwane Gibson Assembly, metoda stworzona przez Daniela Gibsona kilkanaście lat temu, tak naprawdę jedna z lepszych moim zdaniem i bardzo fajnie się ją wykorzystuje w laboratorium. I tak, żeby Wam to w miarę ciekawie zaprezentować, to prześledźmy sobie tą rycinę i powiedzmy, że bierzemy sobie plazmid, czyli taką kulistą cząstkę materiału genetycznego, który jest przecięty i ma fragmenty homologiczne do naszych elementów, które chcemy ze sobą złożyć. I tak powiedzmy, że pracujecie w laboratorium, w którym są bakterie, na przykład właśnie Escherichia coli, pałeczka okrężnicy, która no, na ogół nie wydaje raczej przyjemnego zapachu. No i chcecie sobie coś z tym zrobić, chcecie to naprawić. Wtedy możecie na przykład pobrać sobie materiał genetyczny, czy też jakiś kawałek, odpowiedni gen, który nadaje nam zapach banana, a drugi zapach truskawki. Jeżeli teraz mamy fragmenty, czyli spójrzmy sobie na kolory, różowy z różowym, żółty z żółtym, zielony z zielonym, które na siebie nachodzą, to wtedy za pomocą odpowiednich enzymów w odpowiedniej reakcji, wkładając taki element do komórek, jesteśmy w stanie wyprodukować fragment genu, który będzie dawał bakteriom zapach bananowo-truskawkowy. A więc nasza praca od tego momentu jest dużo lepsza i możemy sobie fajnie funkcjonować w laboratorium. To taki bardzo prosty przykład.
Innym z takich przykładów jest tworzenie jakby syntetycznych chromosomów stricte pod kątem badań podstawowych. To jest coś, co ja sam osobiście wykonywałem właśnie na stażu w SynMicro. Brałem udział w tworzeniu takich syntetycznych chromosomów. Nie będę tego dokładnie omawiał. Może nie jest jakby to meritum tego wykładu ze względu na to, że mamy bardziej charakter popularno-naukowy, ale ogólnie tworzyliśmy tego typu chromosomy pod sprawdzanie białek, które biorą udział w naprawie DNA w Escherichia coli, z białko SEC-A i MUT-H. Co tutaj ciekawego jeszcze warto wspomnieć właśnie o tej modułowości, to jest tak zwana koncepcja BioBrick, czyli w 2003 roku przez osoby na MIT został stworzony konsorcjum i w zasadzie specjalny program iGEM, International Genetic Engineering Machine, w którym co roku od 2004 roku do obecnego roku bierze udział masę osób z całego świata. Są studenci pod nadzorem różnego rodzaju też doktorantów, czy też postdoków, którzy pomagają i chcą i tworzą różnego rodzaju właśnie systemy, czy też maszyny właśnie biologiczne, które są złożone z różnego rodzaju modułów i te moduły właśnie możemy ze specjalnej bazy stworzonej przez tych naukowców z MIT wybierać i tworzyć. I tutaj macie właśnie podane miejsca, z których pochodzą jakby grupy badawcze. Z Polski na tą chwilę były 4 takie zespoły. Z tego co wiem, to chyba 2 z Warszawy, 1 z AGH i 1 z Wrocławia w 2019 roku. Teraz dalej jeszcze na temat metod związanych właśnie z możliwością składania jakby za pomocą technik wymiany czy też homologii, jakie są jeszcze wykorzystywane. Ale nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale chcę Wam o tej metodzie powiedzieć, dlaczego, dlatego się dowiecie się za chwilę, a mianowicie Transformation Associated Recombination. W tej metodzie wykorzystujemy specjalny wektor jaka, ale nie takiego jaka, tylko yeast artificial chromosome, czyli sztuczny chromosom drożdżowy. I na takim chromosomie jesteśmy w stanie zrobić dokładnie coś podobnego, co przed chwilą Wam pokazywałem w Gibson Assembly, czyli możemy to skojarzyć na zasadzie kolorów, miejsca homologiczne mogą się ze sobą łączyć. Tak jak już wspomniałem, to nie ten jak, wspomniałem, przepraszam. No ale po co właśnie mówię o tej metodzie? Przecież nie jesteśmy na kursie bezpośrednio z biologii syntetycznej. Mówię to po to, by wskazać, że ta metoda została wykorzystana do stworzenia SYN3 Zero, czyli to jest minimalny genom, organizm, który został stworzony w zespole, a w zasadzie Instytucie Craiga Ventera, którego możecie tutaj zobaczyć na slajdzie. Jest to też osoba, która była związana bezpośrednio w sekwencjonowaniu genomu ludzkiego. Z tego też możecie ją po części kojarzyć. Na dzień dzisiejszy właśnie uczestniczą głównie w badaniach związanych z biologią syntetyczną. To, co widzicie, jest to właśnie SYN3 Zero i ten organizm posiada tylko 476 genów. Z tego jakby to jest minimalna ilość genów, która jest potrzebna organizmowi do przetrwania. Są organizmy, które mają mniej genów, ale są to organizmy niewolno żyjące, a organizmy pasożytujące. Taki organizm został właśnie stworzony z wykorzystaniem tej wcześniejszej metody, która była na wcześniejszym slajdzie. Mieliśmy, czy naukowcy ci mieli mykoplazmę genitalium, z której usunęli chromosom, przełożyli go właśnie do drożdży, tam za pomocą tej wcześniejszej metody złożyli go, jakby zminimalizowali, usunęli to, co jakby no nie było temu organizmowi potrzebne na zasadzie prób i błędów. Następnie włożyli go do mykoplazmy capricolum i ta mykoplazma właśnie dała jakby taki, no stała się sztucznym organizmem po części, oczywiście nie w pełni, tak, bo całą strukturę komórki mieliśmy już wcześniej z innego organizmu, ale oczywiście to są badania jakby wstępne, jeszcze wiele przed nami do wykonania. To, co ciekawe, ten organizm jakby nie jest znanych 143 genów, jakby nie, czy te geny są znane oczywiście, ale nie wiemy, za co one odpowiadają. I Craig Venter potem właśnie po uzyskaniu tych informacji stwierdził, że tak naprawdę, jeżeli to jest 1/3 informacji genetycznej, którą posiada organizm, jakby w minimalnej ilości genów, które mu są potrzebne, to znaczy, że no hello, 1/3 genów, czyli 1/3 biologii nie jest nam jeszcze znana, czyli bardzo wiele jeszcze przed nami, jeszcze wiele musimy się dowiedzieć. I tak też tak naprawdę jest. To, co jeszcze z ciekawych rzeczy, które są również związane z minimalnym genomem, to
badania nad Escherichia coli i innego zespołu, a więc tutaj mamy genom kilkukrotnie większy niż przy mykoplazmie. Escherichia coli ma tych genów 5 tysięcy, natomiast parę zasad to jest 4,6 miliona, jak widzicie znacznie więcej. I w tym organizmie starano się usunąć jeden kodon stop oraz dwa kodony związane z seryną, jakby organizm ich nie posiada. I ostatnia jakby z metod to jest bezpośrednio przeredagowywanie, czyli wiemy już, że możemy robić syntezę denową, która nie bardzo działa, następnie składanie, które działa już lepiej. I następnie na ostatnim miejscu jest jeszcze przeredagowywanie, czyli tak naprawdę bardziej już inżynieria genetyczna, ale też myślę, warto o tym wspomnieć. I jedna z takich metod, która ostatnio bardzo mocno się rozwija, jest to redagowanie właśnie genomu, czy też ogólnie materiału genetycznego za pomocą metody CRISPR-Cas. Tutaj na recinie macie przedstawiony CRISPR-Cas9. Możemy ją porównać do takiej metody, która rozpoznaje odpowiednie miejsce i następnie za pomocą białka jest w stanie robić, powiedzmy, cięcie, czyli dziurę. Jeżeli organizm jest w stanie, bo posiada różnego rodzaju enzymy, to może tą dziurę zasklepić i nie mieć na przykład danego jakiegoś genu, bądź też możemy wykonać jakąś podmianę. Oczywiście to nie działa na wszystkich modelach, bo na przykład właśnie w bakteriach system CRISPR-Cas nie bardzo funkcjonuje ze względu na brak różnego rodzaju enzymów, które są do tego procesu potrzebne, ale na komórkach eukariotycznych jak najbardziej jest on wykorzystywany. Te dwie panie jak najbardziej, mam nadzieję, kojarzycie albo pewnie gdzieś coś słyszeliście, to Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna, które jakby stoją bezpośrednio za odkryciem, czy też może nie odkryciem, ale dopracowaniem samej metody, czyli wykorzystaniu CRISPR-Cas do biologii, czy też syntetycznej i inżynierii genetycznej. Jeszcze jak we wrześniu miałem podobny wykład i też wspominałem właśnie o tych paniach, to mówiłem, że raczej Nobel będzie za jakiś czas, może kilka lat, no i w zasadzie miesiąc później Nobel wpadł na konto obu pań. I 2015 rok, właśnie to już wtedy pierwszy raz słyszeliśmy o tej metodzie, była uznana przez Science jako breakthrough, czyli coś, co naprawdę ma potencjał na przyszłość, no i jak wiemy, tak jest. Z dalszych ciekawszych rzeczy, o których jeszcze chcę powiedzieć na temat biologii syntetycznej, tak naprawdę moglibyśmy tutaj siedzieć wiele, wiele godzin i rozwijać różnego rodzaju wątki, ale nie mamy na to czasu, więc przytoczę jeszcze kilka ciekawych rzeczy, a później przejdziemy sobie do bezpośrednio do jakichś zastosowań tej biologii syntetycznej. Tak, widzicie tutaj ksenomorfa, czy też obcego, nie dlatego, że będziemy mówić o właśnie obcym, ale o tym, że możemy tworzyć tak zwany ksenonukleic acid, czyli ksenos greki znaczy obcy właśnie, czyli możemy tworzyć nowsze, lepsze DNA, odmieniając na przykład ribozę w naszym DNA, czy też deoksyrybozę, przepraszam, na glikol, co widzicie po lewej stronie. I tego typu jakby zmienione kwasy nukleinowe mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych organizmów. I tak na przykład, jeżeli mamy taki organizm, który jest zbudowany z zupełnie innego materiału genetycznego, na przykład bakteria, która by nam miała produkować insulinę, taka bakteria nigdy nie zostanie zabita przez bakteriofaga. Po drugie, możemy taką bakterię w dużo lepszy sposób kontrolować, czyli jeżeli ona nie dostanie odpowiedniego substratu, to taka bakteria w ogóle nie będzie wzrastać nam w pożywce i nie będzie w stanie się na przykład uwolnić i cokolwiek wywołać niebezpiecznego na przykład w środowisku. Drugą sprawą są właśnie nienaturalne pary zasad, czyli to, co macie też pokazane po lewej stronie tego slajdu. Natomiast po prawej jest taki, powiedzmy, schemat, w którym pokazujemy, że naturalnie aminokwasów biogennych mamy 20 i z nich tworzymy różne białka. Tam bakterie mają 21, 22, to już są różne wyjątki, ale przyjmijmy, że jest ich 20. Jeżeli dołożymy sobie dodatkowe dwie pary zasad, będziemy mogli otrzymać tych aminokwasów biogennych 216, dzięki czemu uzyskamy ogrom nowych, różnych białek czy też struktur biologicznych w naszych organizmach. I tak
Może na koniec ktoś by mógł mi zarzucić, że mówię tylko głównie o chromosomach. Oczywiście biologia syntetyczna to nie tylko bezpośrednio DNA, RNA, materiał genetyczny, ale to też protokomórki, czy też próbujemy odtworzyć życie na nowo. I tak jedna z dwóch głównych hipotez, które ostatnio przeważają, to możliwość powstania protokomórek w tak zwanych hot springs, czyli źródłach gorących, gdzie mogło zachodzić naprzemienne wysychanie i jakby nawadnianie komórek, które mogły się zamykać w swego rodzaju micele, czy też liposomy, w których mogły znajdować się różnego rodzaju właśnie aminokwasy, kwasy nukleinowe i tak dalej, i w ten sposób mogły powstawać komórki. I takie coś też próbują naukowcy tworzyć, próbują właśnie otrzymywać syntetycznie protokomórki, w których chcemy właśnie, na których chcemy dalej wykorzystywać różnego rodzaju badania. Tutaj to już jest bardziej inna gałąź, bardziej właśnie na temat powstania życia, i to myślę, że ktoś pewnie z Was jeszcze będzie kiedyś tego tematykę poruszał. I teraz przejdźmy jeszcze do ostatniej części wykładu, czyli po co nam to wszystko. Po co tak naprawdę biologia syntetyczna, jaki jest jej cel? I przytoczę kilka przykładów, które moim zdaniem są dosyć ciekawe i o których warto wiedzieć. A więc DNA za pomocą biologii syntetycznej może być jakby wykorzystany jako nośnik danych. Na tą chwilę ludzkość wyprodukowała około 100 zettabajtów. Ta wartość będzie z każdym rokiem coraz większa, czyli są tak naprawdę biliony gigabajtów. I taką wielką ilość informacji jesteśmy w stanie, znaczy czy w zasadzie nie jesteśmy w stanie pomieścić na klasycznych dyskach czy też płytach DVD. Do tego moglibyśmy użyć w przyszłości właśnie DNA, które jest niesamowicie stabilne. Tak naprawdę najstarsze DNA, które udało się odczytać i wyizolować, miało około 1,7 miliona lat. To, co tutaj warto też ukrócić, że nie ma możliwości, by odtworzyć dinozaury, czy też ogólnie, nie wiem, jakiegoś tyranozaura w przyszłości, ze względu na to, że jak wiecie, one wymarły 66 milionów lat temu i DNA nie ma szans, by było wyizolowane w formie stabilnej i dającej się do odczytu w sposób prawidłowy, co jest w zasadzie niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o mamuta, o którym za chwilę, to już tutaj pole popisu dla naukowców jest troszkę większe. I warto tutaj wspomnieć o profesorze George'u Church'u, o którym już wspominałem też właśnie na początku. On jest jakby prekursorem, jednym z ojców biologii syntetycznej i on też właśnie jakby zainicjował, jakby jako jeden z pierwszych, przepisanie swojej książki Regenesis, którą Wam też serdecznie polecam, i jeszcze na koniec kilka innych fajnych książek Wam polecę. Przepisanie właśnie jako materiał genetyczny. I tego typu materiał będzie mógł być odczytany za nawet kilka tysięcy lat, czy to przez człowieka, czy jeżeli mówimy o science fiction, a może nie o science fiction, to przez jakąś obcą cywilizację. I tak właśnie George Church, jednym z jego projektów jest też odtworzenie jakby mamuta. No na tą chwilę jest to proces dosyć uciążliwy, ale próbujemy jakby odtworzyć go na zasadzie cofania się tego, co mamy w puli genetycznej słonia i to, co wiemy, co na pewno moglibyśmy zmienić w słoniu, i tworząc swego rodzaju hybrydę słonia z mamutem, cofając się bezpośrednio jakby też na poziomie embriologicznym. Także badania na temat wymarłych gatunków i przywracania ich do życia, powiedzmy, że trwają. Innym z fajnych zastosowań są między innymi biosensory. I tu możecie na recinie, czy też na zdjęciu zobaczyć Ali Vibrio Fischeri. To jest bakteria, która występuje ogólnie w oceanach i jest w stanie świecić właśnie fluorescencją. Na szalce Petriego tu macie to zaprezentowane. No i można wytworzyć organizmy, które pod wpływem kontaktu z jakąś substancją, jakiegoś zanieczyszczenia, na przykład arseniku, będą nam dawały jakiś efekt świetlny, tak? W postaci właśnie, oczywiście nie takiego światła, jakie zostało zaprezentowane po prawej stronie, ale w postaci takiej, jak zostało zaprezentowane bezpośrednio na tej szalce Petriego z bakteriami. Takie sensory mogą być wykorzystywane na przykład do wykrywania TNT czy materiałów wybuchowych. Mamy naprawdę duże pole do popisu. Innym z ciekawych zastosowań jest między innymi właśnie wykorzystanie biologii syntetycznej w eksploracji kosmosu. Między innymi właśnie do terraformacji Marsa, czyli jak widzimy, biologia syntetyczna i astrobiologia mają ze sobą wiele wspólnego, albo w przyszłości jako bardzo rozwijający się
nowoczesne i przyszłościowe nauki, będziemy mieli taką współpracę na tym polu. I są już prace na razie bardziej na poziomie hipotetycznym, gdzie moglibyśmy taką terraformację za pomocą organizmów syntetycznych, a więc takie, które byłyby w stanie bezpośrednio i w bardzo szybki sposób namnażać się na Marsie i też produkować na przykład tlen, zmienić, jakby terraformować Marsa w dużo krótszym czasie niż zajęłby nam ten proces za pomocą innych technik. I też jeszcze dla potwierdzenia, zresztą to już nie muszę tego potwierdzać, ale właśnie między innymi NASA pracuje, czy też współpracuje na poziomie biologii syntetycznej i astrobiologii. I tu jeszcze mogę Wam też zadać pytanie, że mam nadzieję, że nikt z Was jeszcze nie zasnął i tym Was trochę rozbudzę, czy lubicie drożdżówki. Ja lubię bardzo głównie z cynamonem. I dlaczego wspominam o tym? Bo między innymi właśnie drożdże, w tym wypadku Pichtia pastoralis, mogą produkować między innymi THC czy CBD, które są w stanie pomagać między innymi w takich chorobach jak epilepsja, czyli nie musimy wtedy bezpośrednio produkować konopi, a możemy te dane substancje produkować w drożdżach, które odpowiednio przeprogramowane, mając 16 różnych jakby systemów pochodzących od 16 różnych bakterii, są nam w stanie właśnie wyprodukować te związki. Innym z jakby zastosowań to jest produkcja leków. To jest w ogóle taki sztandarowy przykład biologii syntetycznej z 2003 roku, kiedy tu została wytworzona artemizyna, która normalnie pochodzi od roślin. Jest to związek wykorzystywany w leczeniu malarii, która jest wywoływana przez właśnie zarodziec malarii Plasmodium falciparum, przenoszonego przez Anopheles, którego możecie tutaj też zobaczyć. I ten związek, tak jak wspomniałem, jest produkowany przez rośliny, przez artemizynę właśnie. Niestety ze względu na to, że produkcja jego w ten sposób jest bardzo kosztowna, długotrwała i raczej nieopłacalna, udało się naukowcom oprogramować, czy zaprogramować, wytworzyć odpowiedni szlak metaboliczny, pochodzący też z różnych mikroorganizmów, w Escherichia coli wyprodukować właśnie artemizynę, która jest powszechnie na dzień dzisiejszy stosowana właśnie za pomocą tego mechanizmu. Innym z takich jeszcze ciekawych zastosowań właśnie tych drożdży naszych piekarniczych, Saccharomyces cerevisiae, jest konstrukcja tak zwanego SYN2-0, czyli syntetycznego chromosomu drożdży. Tutaj już mamy troszkę problem, bo nie mamy jednego chromosomu, tak jak było to w przypadku bakterii, a mamy ich 16. I za pomocą techniki scramble, czyli z angielska mieszać, naukowcy wytworzyli właśnie, na dzień dzisiejszy edytowali 6 takich chromosomów, w które będzie można zmieniać i wstawiać, edytować, duplikować, przewracać kolokwialnie geny w miejscach, które są jakby niepotrzebne drożdżom. Tutaj mamy sekwencje niekodujące i kodujące, exony i introny, czyli introny wprowadzają właśnie specjalne sekwencje do tej podmiany. Nie będę dokładnie omawiał tego procesu, ale mam nadzieję, że ta tematyka też Was zainteresuje. Jest to projekt z Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Polecam zajrzeć na Twitter Patryka Kai. On właśnie tym się zajmuje, jest głównym szefem. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Kolejne z możliwości biologii syntetycznej jest tak zwana sztuczna fotosynteza, czyli wiązanie czy sekwestracja CO2 za pomocą właśnie organizmów. Po prawej stronie możecie zobaczyć Tobiasa Erba, którego też poznałem właśnie w Marburgu, w Terrestrial Microbiology Instytucie, gdzie jakby tworzą organizmy czy też syntetyczny moduł, który będzie w stanie nam właśnie pobierać sztucznie dodatkowo w zwiększonej ilości dwutlenek węgla przez mikroorganizmy. A jak wiemy, zmiany klimatu postępują i raczej nie będzie już lepiej. A to, co i tak już wytworzyliśmy na naszej planecie, to nawet jeżeli byśmy zatrzymali skutki globalnego ocieplenia, znaczy zatrzymali postęp globalnego ocieplenia w tym miejscu, to jego skutki i tak będą znaczące w przyszłości. Ostatni przykład biologii syntetycznej, co myślę, że jest bardzo na czasie, są to szczepionki przeciwko nowej pandemii. Czyli jeżeli mamy wirusa grypy, w tym wypadku przyjmijmy H5N5, który normalnie przenosi się tylko i wyłącznie z ptaka na ssaka. Nigdy nie ma możliwości przejścia z ssaka na ssaka, co byłoby bardzo nieciekawe.
I naukowcy z Holandii spróbowali jakby syntetycznie wywołać określone mutacje po to, by sprawdzić jakby właśnie która część, jaka zmiana spowoduje przejście z ssaka na ssaka, czyli na przykład z człowieka na człowieka, co byłoby no, rażące w skutkach, gdzie tak naprawdę koronawirus w porównaniu do tego, co mógłby spowodować dany szczep grypy, wirusa grypy, no byłoby nieporównywalna. I tak właśnie mając już, wiedząc jaka będzie to mutacja, naukowcy mogliby zawczasu, jakby wcześniej sobie wytworzyć odpowiednią szczepionkę, znając już właśnie wariant nowego wirusa. Coś takiego się robi, są opracowania, mam nadzieję, że to będzie podążało dalej w dobrą stronę. I tych zastosowań biologii syntetycznej mamy tak naprawdę multum, jest to, możemy to wykorzystywać w nowych paliwach, w produkcji, zwiększaniu produkcji żywności, bioremediacji, kryptografii, budownictwie, po prostu rzeczy niemożliwe, jakie można tutaj wyczyniać za pomocą biologii syntetycznej. Tak jak wspominałem na początku, wszystko łączymy razem ze sobą. Nie będę już przedłużał, ale tak naprawdę moglibyśmy jeszcze rozmawiać na temat różnych zastosowań biologii syntetycznej. To też polecam Wam uczynić. I możecie właśnie zajrzeć do różnego rodzaju książek, na początek popularno-naukowych, a oczywiście każdego zachęcam też do przeczytania jakichś publikacji naukowych już ściślej związanych z biologią syntetyczną. Samych książek na pewno polecam Wam właśnie Regenesis George'a Church'a oraz Synthetic Biology, a Very Short Introduction. To są książki w języku angielskim, ale bardzo fajnie wprowadzające do tematu. I z takich wydanych w języku polskim to jest właśnie edycja genów profesor Doudny, tak? Oraz pytanie o życie Nika Lejna, czy też w Królestwie Monszatana, jeżeli w ogóle chcemy troszkę dowiedzieć się na temat przykładowo samego GMO. I tak kończąc prezentację, zakończyłem cytatem Richarda Feynmana: czego nie mogę stworzyć, tego nie rozumiem, i mam nadzieję, że właśnie tak też jest i biologia syntetyczna jest nam potrzebna do tego, by myślę w przyszłości dowiedzieć się może również, jak powstało życie, jeżeli będziemy właśnie szli od góry do dołu, a nie od dołu do góry, czyli nie bezpośrednio od samych molekuł, ale od tego, co już troszkę znamy, to finalnie osiągniemy właśnie, jak powstało życie. I myślę, że tym zdaniem zakończę prezentację i dziękuję Wam za uwagę. Przepraszam za troszkę jakichś takich niedociągnięć, ale już po prostu zmęczenie, no właśnie, robi swoje. Dzięki bardzo.